Każde spotkanie to boskie spotkanie. Każde z Tobą obcowanie może karmić lub głęboko dotykać moją duszę. Jako istota utkana z miłości, jako promień wszechmogącego światła, w każdym momencie decydujesz, czy Twoje relacje są dla Ciebie cierpieniem, czy błogosławieństwem. Czasami tak trudno dostrzec wielki dar ukryty w spoglądającej na Ciebie twarzy. Zwłaszcza, gdy padające w Twoim kierunku słowa, spojrzenie czy dotyk ranią, a Ty w zapomnieniu swojej prawdziwej natury chwilowo wierzysz, że ten oto człowiek robi w tej chwili coś przeciwko Tobie, coś, czego robić nie powinien. Lecz gdy pojawia się nagłe otrzeźwienie, dostrzegasz jednak coś, co do tej pory pokrywało Twoje oczy tiulem zapomnienia. Oto nagle ta stojąca przed Tobą osoba nie jest już jedynie intelektualną formą, lecz niebiańsko pięknym objawieniem, spowitą w iluzję duszą, która z najgłębszej miłości do Ciebie daruje Ci coś, co może zaprowadzić Cię do wolności. Każde spotkanie to boskie spotkanie. Tylko od Ciebie zależy, czy w rozpamiętaniu dawnych krzywd pozostaniesz za swym skrzętnie budowanym murem nietykalności, czy też z tęsknoty za prawdą i pełnią życia, w zaufaniu otworzysz się na świat i tych, którzy tańczą z Tobą ten najwznioślejszy balet wszechczasów. Gdy coś Cię dotyka, to nic więcej, lecz jedynie znak, że wciąż skrywasz w sobie coś, co blokuje Twą naturalną obfitość i niczym nieuwarunkowaną radość. Gdy stawiasz opór fali, która narasta w Tobie w obecności dotykających Cię zachowań czy słów, wzmacniasz jedynie to, czego nie chcesz doświadczać. Przedłużasz stan, w którym czujesz się więźniem swojego umysłu i emocji. Kiedy jednak stopniowo i świadomie otwierasz się, przyjmujesz ten płynący od boskiej istoty dar przebudzenia, rozpuszczasz w sobie to, co od lat pragnie być jedynie rozpoznane i utulone. Nie wiem, jak tego dokonać. To zbyt trudne, powiadasz. A ja ci powiem, że jest to najprostsza, najbardziej naturalna dla naszego istnienia rzecz, jaką mogłabym Ci zaproponować. Umysł zasila się złożonością i trudami. Rozumiem więc, że jest to proste,
lecz niełatwe. Zapewniam Cię, że jeśli jest tylko w Tobie gotowość, to już po jednorazowej rozmowie poczujesz w swoim sercu to, co do tej pory zdawało się zawiłe i niezrozumiałe. Każde spotkanie to boskie spotkanie. Dziękuję każdej napotkanej na mej drodze duszy za dar, który wniosła na drodze powrotu do domu, do prawdziwego ukojenia. Twoja miłość powoli rozkruszała mą oziębłość. Twój krzyk rozpoznawał i uwalniał moją własną furię i zranienie. Twoje odrzucenie pokazało mi, że nigdy nie jestem sama. Twa krytyka dawała mi siłę, by pokochać siebie taką, jaka jestem teraz. Twoje kłamstwo wzmogło we mnie tęsknotę za prawdą i otwartością. Twoja cisza pokazała mi, czym jest miłość, niczym nieuwarunkowana. Twoja obecność zrodziła mnie z kokonu zapomnienia. Pokazała, czym jest pełnia i niczym nieograniczona obfitość samego faktu istnienia. Czy pragniesz wraz ze mną wspiąć się po oktawach miłości? Ja cierpliwie czekam tu, gdzie nic nas już nie rozdzieli. Cześć! Pa!